Znacie przypadek księdza od Gryfina, który został odwieziony, sam zadzwonił na pogotowie, przyjechało pogotowie, ponieważ umieścił sobie pozbycie ogromny wibrator, który cały wszedł do środka i nie mógł wyciągnąć. I musiał zadzwonić po pogotowie, wyobrażacie sobie, przyjechało pogotowie. Nie, słuchajcie, przyjechało pogotowie i wiecie co zrobili? Dostał zastrzyk rozluźniający jakiś tam specjalny i wylazło, nie? Pomógł mu pielęgniarz i wylazło, ale się po parafii rozniosło. Ja lubię miętę. Miętowa jest cudowna. Dobra. Agnieszka. Co? Co mam? Było to jakieś przeżycie? Szczerze? No. Zaczęłam się jak idiotka. Naprawdę? Trzy. Przeciętne dziewczyny. Bandaże muszą być. Fajnie, teraz jest mądry. White power. No co, wracamy do scenariusza? No, poczekaj jeszcze. Spójrzmy wszyscy w ekran. I kamera właśnie. I w ekran to jest mądry. A kamera? Słuchajcie, coś wam powiem. Współpracuję, robię zdjęcia teraz facetowi na czuszce. Facet po 40, który pracuje, którego jedyną którego jedynym zawodem jest udawanie kaczuszki w przedszkolu. Pozowanie do zdjęć, rozmawianie z kaczuszką. Lubię za normalność. Fatalizm. Ciągłe oglądanie telewizji. Pogarda dla mężczyzn. Przedsięwzięcie artystyczne, w którym brałeś się udział. Takie pierwsze.